Mama zawsze była wesołą kobietą. Zawsze wszystko obracała w żarty. Nigdy po niej nie było widać, że jest smutna, czy czymś się tam załamuje. Co najbardziej lubiłeś robić z mamą? Chyba siedzieć w domu. Tak, chyba siedzieć w domu. Nie leniuchować. Już nigdy nie powiem do niej. Skończyłam dopiero 18 lat i już mamy nie zobaczy nigdy. Przez takich coś, gdyby naprawdę ktoś wiedział, no nie musiała iść na ten zabieg, nie musiała, to nie było takie konieczne, no nie poszłaby. No gdyby ktoś wiedział, że takie coś się stanie. Ale odradzałyście jej, żeby nie szła? Nie. Nie, my chciałyśmy, żeby poszła, bo my zawsze wolałyśmy, żeby takie sprawy były pozałatwiane, skoro to tylko taki zabieg, no to lepiej to usunąć, żeby był spokój. Zwykły zabieg. Tak, zwykły zabieg. Kilka miesięcy temu podczas kontrolnego badania ginekolog wykrył u 40-letniej pani Doroty mięśniaka macicy. Kolejne wizyty i konsultacje nie pozostawiały złudzeń. Dla swojego bezpieczeństwa kobieta musiała poddać się operacyjnemu usunięciu guzów. A rozmawiała z panią o tym, że będzie musiała iść do szpitala? Tak, rozmawiała. Ja jeszcze mówiłam, o tak, nie boisz się, Dorotka? A ona mówi, mamo, czego tam taki zabieg, nie? Mięśniaki tam miała, nie wiem, czy dwa, czy... Obawiała się pójść do szpitala? Myślę, że w głębi serca tak, ale nie okazywała tego w ogóle. Nie okazywała. No a wy się bałyście tego, że mama pójdzie do szpitala? Ja powiem szczerze, że nie, bo wiedziałam, że to jest zwykły zabieg. Mówię, no co się może stać? Bo była przekonana, że to jest prościutki zabieg, nieszkodliwy, nic jej nie będzie. Nie bała się absolutnie. Pani Dorota z różnych powodów kilka razy odkładała decyzję o zabiegu, ale na początku marca zdecydowała się w końcu poddać operacji i udała się do szpitala powiatowego w Iławie. Poszła w poniedziałek, to był, nie? Przed Dniem Kobiet. Tak, przed Dniem Kobiet. Tam robili chyba badania w ten dzień. W poniedziałek wieczorem. Właśnie tam rozmawiałam, czy dostała coś tam do jedzenia, czy tam ogląda telewizor. Mówiła, że tak, że jedzenie bardzo w porządku, tylko teraz mówi, że musi być nadczo, nie może jeść. Mówi, że z pielęgniarką tam rozmawiała chwilę i sobie właśnie teraz ogląda telewizor. Zarówno wywiad anestezjologiczny, jak i inne badania przeprowadzone w szpitalu nie wykazały żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu. Dlatego pacjentkę zaczęto przygotowywać do usunięcia mięśniaka. Dzwoniłam do niej 8, tak przed 8. Mówi, mamo, to kończymy, bo przyniosą mi tabletkę, nie? No i ja skończyłam to z Bogiem. No i... Po chwili, po 8 dzwoniłam już, telefon nie odpowiadał, nie? I dostałam telefon 10:15, tak szczegółowo, nie wiem, czy 20, tak, że córka jest reanimowana, sina się zrobiła, że serce ustało. Pacjentka dostała lek Dormicum, który jest standardową premedykacją przed zabiegami operacyjnymi. No i też wywiad anestezjologiczny, który był wcześniej przeprowadzany u pacjentki, nie wskazał, czy też nie wykazał żadnych przeciwwskazań do podania tego typu leku. Dlatego też ta sytuacja jest dla nas, może nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale niepokojąca w tym sensie właśnie, że skończyło się tak, a nie inaczej. Kiedy się dowiedziałaś, że coś złego się dzieje? Dopiero się dowiedziałam, przyszłam do domu, nikogo w domu nie było. Zadzwoniłam do babci i właśnie babcia mi powiedziała, że są u mamy w szpitalu, że mama leży w śpiączce. Nie chciałam jej mówić nic przez telefon, dopiero jak pojechaliśmy. To się wszystkiego dowiedzieliśmy, że nawet zabiegu nie miała, nic nie miała.
Pielęgniarka wszystko nam wyjaśniła na sali, że o 8 podała tą tabletkę. Wyszła, nie wiedząc, czy zażyła, czy nie. Wyszła po prostu. Po 15 minutach, 8:15, jak nam tłumaczyła, przyszła następna pielęgniarka, z nią rozmawiała. I mówi, że była majaczna, czyli zadziałała tabletka, przyjęła ją. I później właśnie ta pierwsza, która podała jej tabletkę, twierdziła, że dobrze, że się krzątała. Zauważyła ją, że leży na łóżku już sina, bez akcji serca. Funkcji życiowych. Bez funkcji życiowych, tak. I potem się zaczęła reanimacja. Tak, i ta pielęgniarka twierdzi, że zaczęła reanimację. Ile to trwało? Reanimacja około 10 minut, jak pytaliśmy, ale nie wiedzą, jak długo leżała bez funkcji życiowych. Nie są w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie. A kiedy trafiła na oddział intensywnej terapii? Po 8 godzinach. Gdyby ktoś był przy siostrze, na pewno szybciej by zareagowali. Był szybciej jej mózg dotleniony, tak? Nie wiadomo, jak długo leżała. Każde minuty się liczą. Czy pan może mi powiedzieć, dlaczego tej pacjentki po podaniu tego leku w żaden sposób nie monitorowano? Pacjentka była w oddziale ginekologicznym. Lek, który dostała, czyli ten Dermicum, jest to lek, który jest standardowym lekiem, jak mówiłem już wcześniej w premedykacji, przed zabiegami. I to jest lek, który tak naprawdę nie wymaga nawet nadzoru przy podaniu. A dlaczego ta pacjentka nie została od razu przetransportowana na oddział intensywnej opieki medycznej? Dlatego, że w oddziale intensywnej opieki medycznej nie było wolnych łóżek, ale to nie zmienia faktu, że pacjentka nie była pod fachową opieką. Skoro nie ma wolnych łóżek na takim oddziale, na który powinna trafić taka osoba, to można wysłać taką pacjentkę do innego szpitala, prawda? Nie ma takiej potrzeby, dlatego że jesteśmy w szpitalu, mamy możliwość zorganizowania łóżka tak samo zaopatrzonego jak w oddziale intensywnej opieki medycznej. W każdym jednym oddziale szpitalnym do pacjentki została oddelegowana z oddziału intensywnej terapii pielęgniarka anestezjologiczna i pacjentka była pod opieką identyczną, jaką by otrzymała w oddziale intensywnej terapii. Czyli chcemy powiedzieć, że na każdym oddziale jest tak jak na oddziale intensywnej opieki medycznej? Na każdym oddziale jesteśmy w stanie zorganizować takie stanowisko. Podczas pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej lekarze nie byli w stanie ustalić, dlaczego doszło do zatrzymania akcji serca. Nie potrafili też przekazać rodzinie precyzyjnej informacji o stanie zdrowia pacjentki. No, każdy lekarz mówił coś innego, co chwila coś innego. Że guz jest, że obrzęk jest, obrzęku nie ma, że płyn schodzi, drugiego dnia, że nie schodzi. Po prostu coś innego. Córka tak jakby płakała, czy? To tak jakby łzy, ale troszkę tak, nie łzy, takie zabarwione, nie? Tu bokami, ustami, wszystko wychodziło, nosem. Ja się pytam, tam wycierałem, to tak ma być, bo to właśnie to wychodzi niby. A jak żeśmy potem jeździli co dzień, to że raz jest lepiej tam, że dotleniona, że tam coś, tak nas manili w koło. Co dzień to inaczej gadali. Pani ma żal do lekarzy? Tak. Duży żal mam. Tylko duży. On niedopilnowanie. Niedopilnowanie. Pani Dorota nie odzyskała przytomności i zmarła po 10 dniach pobytu w szpitalu. Rodzina powiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, bo podejrzewa, że w szpitalu doszło do zaniedbań, które mogły się przyczynić do śmierci kobiety. Co szpital ma do powiedzenia rodzinie tej pacjentki, która tutaj zmarła? W takich dość dziwnych okolicznościach. My cały czas czekamy na wyjaśnienie tej sprawy przez prokuraturę i przede wszystkim na wyniki sekcji zwłok, bo dla nas ta sytuacja też jest dziwna, dla nas ta sytuacja jest wcześniej niespotykana tak naprawdę w naszym szpitalu. Państwo nie macie sobie nic do zarzucenia w tej sytuacji, rozumiem? Sprawa jest w prokuraturze i na temat tego, czy my mamy sobie coś do zarzucenia, czy nie, nie chciałbym się teraz wypowiadać, dlatego że nie chciałbym też, żeby to było w jakikolwiek zły sposób odebrane. W każdym razie z naszej strony dochowaliśmy wszelkich procedur, które są przewidziane w tego typu sytuacjach. Jak mama była na OIOM-ie, to często jeździłaś do szpitala? Byłam codziennie, tylko raz nie byłam. W ten dzień właśnie śmierci nie byłam, bo byliśmy w dzień wcześniej i mówimy, to w piątek pojedziemy już tam rano, to nie będziemy w czwartek już jechać. No i już nie zdążyłam w piątek pojechać. Twoje ciocie, twoja babcia mają żal do szpitala? Tak, tak. No jak to mogło się stać? A jeśli to był tylko wypadek nieszczęśliwy? Bierzesz to pod uwagę? Tak, no bierzemy, no ale... No naszym zdaniem powinien być ktoś przy niej, no monitorować ją. Przecież nawet tam jest takie specjalne pomieszczenie z szyby, są, żeby tam lekarz siedział, a tam nikt nie siedział. Mama była sama na sali. Mamy właśnie o to największy żal, do tej ginekologii.